Witam w premierowym odcinku drugiego sezonu Współczynnika Doli. Współczynnik Doli wraca po wakacjach, no i od razu wracamy z grubym akcentem. Ten drugi sezon zaczynamy z wysokiej OC. Mianowicie dzisiaj będą po raz kolejny teleturnieje TVP1, które mają co najmniej jedną wersję zagraniczną. Ale dzisiaj będzie taki odcinek aktualizacyjny, gdyż już ich nie jest 7, a 8, ponieważ do znanej wam doskonale siódemki dołączył postaw na milion, który przeszedł z dwójki do jedynki. Tak więc mamy 8 teleturniejów TVP1, które miały co najmniej jedną wersję zagraniczną. I dzisiejszy odcinek będzie takim aktualizacyjnym, ponieważ zaktualizujemy współczynniki doli do tej pory omawianych stacji telewizyjnych w odcinkach dotyczących TVP1. Wiem, to bardzo skomplikowanie brzmi, ale w praniu okaże się całkiem spoko. Przede wszystkim te stacje telewizyjne, które omawiałem w odcinkach dotyczących TVP1 w poprzednim sezonie współczynnika doli, podzieliłem na takie dwie grupy. Na stacje, które miały swoją wersję, które emitowały postaw na milion i takie, które postaw na milion nie emitowały. Zaczynam od tej pierwszej grupy, czyli od grupy stacji telewizyjnych, która emitowała postaw na milion. I tak, w poprzednim sezonie sprawdzaliśmy współczynniki doli dla takich stacji jak brazylijska SBT, rosyjska Rosja Adin oraz włoski Canale Cinque. I tak, no i po dojściu postaw na milion na antenę jedynki, po przeniesieniu postaw na milion na antenę jedynki, współczynniki doli dla tych stacji telewizyjnych zmieniły się następująco, albowiem współczynnik doli dla kanału SBT względem TVP1 obecnie wynosi 50%. Współczynnik doli dla kanału Rosja 1 względem TVP1 wynosi 25%, natomiast współczynnik doli dla Canale Cinque względem TVP1 wynosi 62,5%. Te trzy telewizje emitowały postaw na milion. I teraz grupa druga, czyli stacje, które nie emitowały tego teleturnieju. I to wygląda tak. Obecnie współczynnik doli dla kanału M1 względem TVP1 wynosi 25%. To jest kanał węgierski, węgierska jedynka. Współczynnik doli dla kanału NBC, czyli telewizja amerykańska, względem TVP1 aktualnie wynosi 37,5%. Współczynnik doli dla niemieckiego RTL względem TVP1 wynosi obecnie 25%. Współczynnik doli dla kanału Network 10 z Australii względem TVP1 wynosi 25%. Współczynnik doli dla szwedzkiej SVT2 względem TVP1 wynosi obecnie 12,5%. Współczynnik doli dla kanału Telecinco z Hiszpanii względem TVP1 wynosi 50%. Natomiast współczynnik doli dla izraelskiego Reset 13 względem TVP1 aktualnie wynosi 12,5%. I to taka aktualizacja. Tak rozpoczęliśmy pierwszy sezon, pierwszy odcinek drugiego sezonu współczynnika doli. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam was na kolejne odcinki współczynnika doli. Już w tym nowym drugim sezonie. Do zobaczenia.